dawka adrenaliny. Pamiętaj, wchodząc na ten kanał, daj łapę i suba. Zapraszam Cię na mój kanał. Z tej strony Marcinos i witam was oczywiście w Halloween Week, czyli oczywiście przez ten właśnie weekend będziemy nagrywać właśnie horrory, właśnie takie halloweenowe mapki, halloweenowe gry. No i oczywiście dzisiaj wam przedstawiam Slender the Arrival. No to oczywiście zaczynamy tę grę i zobaczymy co to będzie się działo. Oczywiście pierwszy raz gram w tą grę, więc nie wiem o co tu chodzi, nie wiem co tu trzeba robić. Naprawdę, dla mnie to jest nowość. No i mamy tutaj wprowadzenie, tego wprowadzenia nie będziemy oglądać. No bo to oczywiście cała gra nam się tutaj zaczyna. No to co? No to ciśniemy sobie do tego domeczka. Chyba, nie wiem, bo to jest według mnie jakieś tutaj wprowadzenie. Widzę, że to po prostu jest na tle jakiegoś chyba filmu. Bo widzę tutaj ten gościu nam tutaj coś jakby nagrywał, on tak jakby z kamerą sobie chodził. Ja oczywiście biegnę, tak więc no nie wiem, gdzieś tu biegnę, ale gdzie to nie wiem. Widać, tu jest jakiś mur, czyżby to był jakiś cmentarz? A może to jest ten dom, do którego mam iść? Tu widzę jakiś jest płot, jakiś las. I już ta muzyka, słyszycie właśnie taki troszkę nastrój taki już horrorowy, dokładnie. Ta muzyka, taki nastrój już tutaj nas po prostu wprowadza w to wszystko. No i tak, jak mówię, oczywiście Halloween Week specjalnie dla was dzisiaj i do końca kolejnego tygodnia będziemy tak właśnie nagrywać takie straszne gry. I oczywiście jeżeli chcecie kolejny odcinek już z tej gry, oczywiście łapkujcie w górę. No i oczywiście róbcie dużo wyświetleń, jak oczywiście pod moim challenge'em było bardzo, bardzo dużo tych łapeczek w górę, bardzo widzę wam się spodobał mój challenge, więc naprawdę z góry wam bardzo, bardzo dziękuję za te łapeczki, no i oczywiście za tyle wyświetleń. No i tak jak mówię, jeżeli chcecie kolejny odcineczek właśnie z tej gry, no to wystarczy tylko, że klikniecie łapę w górę, zasubskrybujecie, jeżeli jeszcze nie subujecie mojego kanału. No i oczywiście możecie pisać również komentarze pod tym filmikiem. Oczywiście one są bardzo, bardzo mile widziane. No to co? No to idziemy. Zobaczymy, gdzie tutaj dojdziemy, gdzie ten mur nas prowadzi. Coś mi się zdaje, że to jest chyba jakiś stary cmentarz. No ale za chwileczkę się przekonamy, co to jest. Bo tak właśnie jak wam mówię, gram po raz pierwszy właśnie tą grę. Ale nie, widzę tu jakiś dom. No i już robi nam się noc. Jak to właśnie w każdym właśnie horrorze. Tu widzę jakiś dom. Patrzcie, jak to momentalnie robi się ciemno. To jest najlepsze, że tak momentalnie robi się ciemno. Momentalnie mamy już noc, której właśnie no lepiej żeby nie było. No ale cóż, widocznie zaczyna się już cała akcja tej gry. Ja tak wyłączę, żeby było inaczej. Żeby nie było widać tej kamery, tutaj się rozejrzymy, co jest w środku. No, widzę jakieś okno, czy to okno możemy otworzyć? Halo, czy ja to okno mogę otworzyć? Właśnie, nie wiem, poczekajcie. Troszkę sobie tutaj pogłośnię tę grę. W grafice sobie troszkę zmienię. Jeszcze sobie troszkę zmienię. Oj, nie na tyle, bo mi by bardzo zlagowało grę. Tu jest to. Dobra. No to zobaczymy, o co tu biega w tej grze. Tutaj zbliżenie, widzę Eliterum. Patrzymy, ale tu nie ma nic ciekawego. No to co? Wchodzimy do tego domu. Klikamy. No klikłem. No i czemu on tej drzwi nie może otworzyć? Halo, panie. Tam panie, otwórz pan te drzwi. Klikam lewym, tak jak mi tutaj pisało, a tu drzwi się nie da otworzyć. Wchodzimy przez okno. O. Aha, dobra, już kapuję, o co biega. Dobra. To po prostu jak chcemy drzwi otworzyć, a te drzwi są uchylone. Czyli po prostu, aha, do góry to jest do siebie, a na dół to jest po prostu, żebyśmy
otworzyli te drzwi, no i weszli do środka, chociaż jeszcze nie mogę wejść do środka, ale troszkę bugi są w tej grze. Dobra, no to wyszliśmy do środka, drzwi sobie zamkniemy, żeby nam nikt nie wszedł. Dokładnie nie w tą stronę, o w tą, zamknąłem te drzwi, żeby nam nikt nie wszedł. No i co będzie się działo? Widzę, że tu, o, półki jakieś porozwalane. Mam karteczkę, hej, Kate. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Ale coś nam tutaj już dodało, widzę, tu jest pełno, pełno wszystkiego porozwalane. Mamy jakiś pilot, obejrzymy sobie TV. Nie, to jest telefon, to jest telefon, czy możemy gdzieś zadzwonić? Halo. Halo, dobra, nigdzie nie możemy zadzwonić. Możemy sobie obejrzeć jakiś film? Nie, no widzę jakaś lampa porozwalana. Telewizor też się nie da, widzę, leży rozwalony. Coś gdzieś słyszałem, wy też to słyszeliście? Ktoś gdzieś za mną chodzi już. Jest latarka, jest dobrze, bo mamy latarkę. Aha, dobra, tak sobie... Aha, okej, okay, ogarniam to. Ale... Po co on zebrał tą latarkę teraz? To sobie gramy. Tam, 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 tam. Dobra. Widzieliście go? Widzicie go? Slenderman! Ale, ale jaja. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Slenderman! Ciekawe. Ajajaj, już mnie nawiedził, już mi pokazał, że on tu ze mną jest. Ale jajca. Zadzwonimy przez ten telefon? Też. Nie odpowiada, telefon jest wyłączony, po prostu głuchy telefon. Tutaj wyjdziemy? Nie, nie wyjdziemy. Coś bez przerwy gdzieś słyszę. Tylko nie wiem co. Tylko nie wiem co, ale powiem wam, że naprawdę jest, robi się tu troszkę, troszkę strasznie. Czy ja mam stąd wyjść? Dziś gdzieś na górę. To jest jakaś sypialnia, no spać na pewno nie pójdę teraz. Jak sami widzicie, co się dzieje. Czy już nam się robi noc? Do lusterka nawet nie patrzę, bo nie chcę zobaczyć kogoś odbicia. Tym bardziej, że to pewnie Slender może tu być. No co, idziemy gdzieś, idziemy. Słyszę, że jakieś zamknięte. Tu jest zamknięte. Tu nie wejdziemy. Tu mamy jakąś lodówkę. Jesteś do jedzenia? A to co to jest? A, lock the house. Dobra, spójrz na dół. Dobra, to patrzymy dalej, o co tu biega. Te drzwi są do otwarcia? O, te drzwi da się otworzyć. Możemy je otworzyć. Ej, ale no otwórz te drzwi. Gdzie mówić? O. Dobra, otwieram, wychodzimy. Ale my wychodzimy na dół z powrotem, widzę. Już taki wiatr się ruszył. Czekajcie, nie byliśmy na górze jeszcze. Nie byliśmy na górze, więc te drzwi zamknę. A naprawdę, no, taki nastrój się robi jak w prawdziwym horrorze. No i tak oczywiście do was mówię, jeżeli chcecie kolejny odcineczek właśnie z tej gry, właśnie żebym dalej nagrywał, Jezu, ja się wystraszam, że ktoś siedzi. Jeżeli chcecie, no to oczywiście piszcie mi w komentarzach, łapkujcie, dajcie dużo łapeczek w górę. No i ja oczywiście będę wiedział, że chcecie kolejny odcinek z tej gry, z tej serii. No i będziemy nagrywać, będziemy dalej przechodzić właśnie tą grę. Widzę tutaj porozwalane jakieś książki. Gdzie tu wejść? Tu iść czy tu? Tak trochę podejrzane. Oj. O! Jezu. Nie, zaczynam się już powoli bać. Zaczynam się już powoli bać i jeżeli krzyknę, to naprawdę sorry, ale... Sami widzicie, że tu po prostu... No jest, jak jest. Idziemy się wykąpać. Możemy się wykąpać? Chyba jednak nie możemy się wykąpać. No szkoda. Możemy zrobić siku. Też siku nie zrobimy. Kubki też nie zrobimy. No szkoda. Ale co? No mamy tu okno. Widzicie gdzieś tu Slendera? Nie, ja go nie widzę. Nie widzę nikogo. Kolejne drzwi. Tylko wiecie, ja tak wychodzę sobie na pewniaka. Ło! To ja tak można będzie drzwiami chyba. Sorry, sam się wstrzymałem. O, mamy klucze. A do czego są te klucze? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. A coś jest w tych szafkach. Dlaczego ja jestem taki mały? Czy ja kucam? No nie. What the fuck? Aha, dobra. Włączyłem latarkę, włącz tą latarkę. Popie, włącz tą latarkę, weź mnie nie strasz. Dobra, to biegniemy sobie. Tutaj tak, póki co tu nic się... Słyszeliście tą muzykę? Ej, nie zamykaj mi drzwi! Coś się tu dzieje. Mam już gęsią skórkę, włosy mi stoją.
Co to są za rysunki? Co tu pisze? Jest Slenderman narysowany. To coś pisze krwią. Can you see? Can you see? Nie, nie. No. No ładnie. No, no. Ale robi się coraz już bardziej taki nastrój inny. Ale... Ja pierdzielę! Jak się wystraszyłem. Masakra. Wow, aż mi już włosy stoją na głowie. Ale jajca, ale jajca. Idziemy dalej. Co tu się dzieje? Słyszałem kogoś krzyk, tylko nie wiem kto to tak krzyczał. Czy to to było na tej ścianie? Kurde, nie pamiętam. Ej, ale jaja, ale jaja. Ale jajca, idziemy dalej. Co to jest? Mam jakiś plecak. Tutaj okna, tych okien nie będę otwierał. Lepiej nie, naprawdę, lepiej tego nie będę otwierał. Coś tu mogę zebrać? Nie, nic. O, kolejne drzwi, kolejne drzwi. Ej, no i patrzcie, te drzwi same się zamykają. Ktoś nie chce, żebyśmy tu chyba weszli. Ktoś nie chce chyba, żebyśmy w ogóle zwiedzali ten dom. Ale i tak go zwiedzimy, zobaczymy co tu jest. Póki co ten krzyk naprawdę mnie wystraszył. Ej! Jezu, wystraszyłem się, że mi latarka sama zgasła. No ale co, tutaj sprawdziliśmy wszystko. Tu na górze nie ma nic takiego ciekawego. Oprócz tego, że ktoś po prostu krzyczał. Jezu, ta muzyka. Jezusie, jak się wystraszyłem, myślę, że tu ktoś jest. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak po prostu jestem wystraszony i jak niekiedy reaguję na dane momenty w tej grze, to oczywiście, jeżeli również chcecie, żebym nagrywał już kolejny odcinek właśnie z kamerką, wystarczy, że naprawdę będziecie dawać te łapeczki w górę, będziecie komentować, że chcecie. To wystarczy właśnie tylko tyle, że będą te wyświetlenia, będzie dużo tych łapeczek w górę. No ja będę wiedział, że chcecie już kolejny odcineczek z tej serii, że chcecie... Oczywiście, żebym nagrywał z kamerką. Poczekajcie chwilę, ja zaraz do was wracam. Już jestem z wami, już jestem dalej z nami. Już dalej tutaj zwiedzamy to wszystko. No ale tak sami widzicie, już tu nie ma nic. No to co, ej. Może tu jest jakaś piwnica? Może gdzieś zejdziemy do jakiejś piwnicy? Ten głos, te kroki. Zobaczcie, nie ma już tu nikogo. To widocznie musimy wyjść. Musimy wyjść chyba do tego samochodu, co tam stał. Tak mi się coś daje. Tu mamy te drzwi jakieś. Nie wiem właśnie, gdzie te drzwi prowadzą. Otworzymy je, wyjdziemy sobie na dwór. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tu mamy jakąś bramę. Co jest za tą bramą? Mamy kolejne jakieś przejście. Albo wyjście. Idziemy do jakiegoś lasu. Wiecie co, ja do tego lasu może nie będę zmierzał, ale właśnie coś nam tu ładuje. Chyba kolejny poziom. Chyba kolejny poziom tej gry. Za chwileczkę już zobaczymy. I jestem właśnie ciekaw. Tak, jednak już jesteśmy gdzieś dalej. Sami właśnie widzicie. Dobra, no to idziemy. Idziemy sobie dalej. Idziemy. Zobaczymy co tu się stanie. Dobra, no to tu mamy jakąś budkę. Pierwsze tu przeczytam co pisze. Quicksack Park Penangles. The first line. Swimming rice. Okej, dobra, tu mamy wszystko opisane. Tu mamy ulotkę właśnie tego parku całego, co w nim jest. No i tak. Stoimy przed wejściem właśnie do tego parku. No i teraz. To zależy od was. Czy wchodzimy tam, czy nie. Jeżeli chcecie, żebym tam weszedł, żebym nagrywał dalsze odcinki właśnie z tej gry i żebym nagrywał z kamerką, to tak jak mówię, oczywiście piszcie komentarze, dawajcie łapeczki w górę. No i kto mnie nie zasubskrybował, niech subskrybuje. Ja was oczywiście pozdrawiam. No i widzimy się już w kolejnym odcineczku, który będzie właśnie specjalnie dla was. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Piąteczka!